Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon. Witam Was w kolejnym materiale unboxingowym z serii Bakugan Battle Planet. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnemu już przedstawicielowi szóstej fali, a mam tutaj na myśli Darkus Scorporos Ultra. Ten Bakugan występuje oprócz Darkusa jeszcze Aureliusie, jeżeli chodzi oczywiście o wersję Ultra, ponieważ w wersji Core występuje jeszcze w paru innych domenach. Prawdopodobnie były plany, żeby wydać go jeszcze w domenie Ventusa, niestety skończyło się tylko na karcie postaci, podobnie jak w przypadku Ventus Pyraviana, także została wydana tylko i wyłącznie karta postaci, ale Bakugan nigdy nie ujrzał światła dziennego, tak więc Scorporosy w wersji Ultra są tylko właściwie dwa. W anime było trochę więcej tych wariantów, jeżeli chodzi o Scorporosy, natomiast sam Scorporos ma ogólnie całkiem ciekawy design. Jeżeli tu chodzi o opakowanie, no to jak wspomniałam, Darkus jest domyślną domeną tego Bakugana, tu też widać jakie rdzenie potrzebuje, czyli dwie zielone piąstki i to nie jest zbyt optymistyczne dla całej postaci. Tu jeszcze oczywiście mamy u góry wskazany stopień trudności składania tego Bakugana. Scorporos posiada drugi stopień trudności składania. Zaraz tutaj obok jest także art ze Scorporosem Darkusa i właściwie to jest wszystko, jeżeli chodzi o same kwestie opakowania. Ja się ogólnie cieszę, że akurat Darkus został wybrany dla Scorporosa jako domyślna domena, ponieważ moim zdaniem Darkusie wygląda najlepiej. Ale cóż, jakie tak naprawdę karty, statystyki ten Bakugan posiada, jak prezentuje się figurka tutaj, przyjrzymy się jak rozpakuje go. Więc dajcie mi moment i zaraz wrócimy do reszty materiału. Okej, udało się w miarę jakoś rozsądnie to wszystko rozpakować. Zaczniemy tutaj od tej instrukcji. Tu oczywiście jest spis Bakuganów, ale nie ma tutaj jakichś znaczących zmian, jeżeli chodzi o figurki, które miałyby się tutaj pojawić, więc to możemy sobie na spokojnie pominąć. Natomiast po drugiej stronie mamy tutaj, proszę bardzo, instrukcję ze składaniem Scorporosa. Przypominam, że jest to drugi stopień trudności, czyli nie powinien być jakoś szczególnie trudny. Widzimy tutaj 8 kroków składania Bakugana. Myślę, że bez problemu sobie poradzę bez tej całej instrukcji, więc cóż, odłożę to na bok, w razie czego sobie ją tutaj z powrotem wstawię, jak będę składać Bakugana. Teraz spójrzmy, jakie rdzenie idą z tym Bakuganem, ponieważ mamy tutaj dwie zielone piąstki. Generalnie to, co już zdążyłam powiedzieć, zielone piąstki to nie są już zbyt dobre rdzenie, ponieważ nie oferują jakiegoś znacznego wzrostu statystyk u Bakugana, który je złapie, więc zazwyczaj Bakugany z tymi rdzeniami nie są zbyt dobrymi postaciami do gry. Ale zobaczmy, co się kryje tutaj za tymi. I mamy tak, pierwszy bakurdzeń to jest plus 50 B-Power i 1 punkt damage. Jest to rdzeń o oznaczeniu 4. A kolejny to minus 3 punkty damage i jest to rdzeń o oznaczeniu numer 10. Tak więc nie są to jakieś za specjalne rdzenie. Ogólnie jestem dość dużą przeciwniczką stosowania tych rdzeni pułapek, jak to nazywam. Chodzi mi o właśnie te minus 3 punkty damage, ponieważ okej, samo założenie rdzeni pułapek jest ogólnie fajne, dlatego że możesz zastawić pułapkę na przeciwnika, ale trzeba też brać pod uwagę, że zawsze my możemy się nadziać na taki rdzeń i to już nie byłoby fajne, jak nam odejmie minus 3 punkty dem. Tak więc ja generalnie nie lubię stosować takich rdzeni, wydają mi się one trochę bezsensowne. Plus 50 B-Power i 1 punkt damage to jest dość słabo. No ale dobra, odłóżmy te rdzenie tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzały. Teraz przyjrzymy się najpierw karcie postaci tego Bakugana, więc proszę bardzo. Mamy tutaj kartę postaci dla Darkus Scorporosa Ultra. Bakurdzenie, jakie potrzebuje, dwie zielone piąstki. Oprócz tego bazowa moc tego Bakugana wynosi 700 B-Power, a także 1 punkt damage. I teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki, 700 B-Power jest w sumie całkiem dobrym wynikiem. 700 B-Power jest solidnym, że tak powiem, poziomem mocy, natomiast kompletnie w tym Bakuganie nie idzie to w parze z punktami damage, z tymi punktami ataku, bo naprawdę co nam po tym, że mamy wysoki wskaźnik B-Power, skoro obrażenie, jakie zadamy przeciwnikowi, no to tylko jeden punkt albo dwa punkty. No, ten Bakugan naprawdę miałby potencjał, ale ten niski wskaźnik punktów damage tak naprawdę niszczy trochę to solidne B-Power niestety. Na pocieszenie jest przynajmniej ładny art tutaj ze Scorporosem Ultra. Bardzo mi się podoba, jak został zaprojektowany ten Bakugan. Szczególnie, że jest to Bakugan wzorowany na Skorpionie. Jest ciekawie zaprojektowany. Zarówno tutaj ten kolor
kolec jadowy, jak i szczypce przednie. Naprawdę wygląda to mega fajnie. Natomiast jak mówię, szkoda, że te statystyki są tak słabe. A sytuacja wcale się nie polepsza, jak spojrzymy na jego kartę ewolucji. Warto zaznaczyć, że Scorporos Ultra Darkusa posiada tylko jedną ewolucję, ewolucję Hyper, która kosztuje 4 karty energii. 4 karty teoretycznie nie jest jeszcze źle, ale zobaczmy, co dalej oferują statystyki. Po ewolucji Bakugan zyskuje 1200 B-Power i 2 punkty damage. Czyli znowu wzrost B-Power jest fajny, akceptowalny, nawet jak na ten wskaźnik właśnie kart energii do zastosowania. Natomiast punkt damage, zaledwie wzrost o 1 punkt, to jest naprawdę kiepsko. I sytuacji wcale nie polepsza efekt, który posiada ten Bakugan w swojej karcie ewolucji, ponieważ brzmi on tak. If your opponent has no cards in their hand, this gets plus 10 points of damage. Innymi słowy, jeśli twój przeciwnik nie ma kart w ręku, to ten Bakugan otrzymuje plus 10 punktów damage. No i wtedy, jeżeli ten warunek zostanie rzeczywiście spełniony, będziemy mieć to szczęście, że warunek zostanie spełniony oczywiście, bo to wtedy nasz Bakugan otrzymuje finalnie 12 punktów damage. I jak za 4 karty energii, to wtedy jest naprawdę akceptowalne. Jednak trudno jest moim zdaniem, żeby idealnie trafić w moment. Po prostu prawdopodobieństwo, że akurat kiedy wytoczymy tego naszego Bakugana, przeciwnik nie będzie miał w tym momencie żadnej karty w ręki, jest w sumie dość nikłe, jak mi się wydaje przynajmniej. Ta karta jest trochę, no może nie bezużyteczna, ale na pewno są lepsze Bakugany Darkusa. Trochę szkoda, bo mówię, Scorporos, jeżeli chodzi o design, mi się nawet całkiem podoba. Tu na karcie się naprawdę prezentuje fajnie. No ale to by było tyle, jeżeli chodzi tutaj o kartę Scorporosa Ultra. Odłożę ją tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzało na razie. A teraz zajmiemy się kartą supermocy, która idzie z tym Bakuganem, ponieważ w przeciwieństwie do Bakuganów Core, Bakugany Ultra zawsze dostają kartę supermocy ze sobą. Więc mamy tutaj oto supermoc, która nazywa się Grom. Kosztuje jedną kartę energii, żeby ją zastosować. Jest to karta akcji, która po użyciu zapewnia nam plus 3 punkty damage, czyli punkty ataku. W przypadku zastosowania tej karty przy Scorporosie Ultra, no to miałoby to nawet sens, bo już mamy wtedy 4 punkty damage, plus do tego jeszcze po ewolucji, no powiedzmy, że jest to wtedy znośne. Szczególnie, że koszt tej karty nie jest zbyt wysoki. Efekt jest zadowalający. Myślę, że jest to naprawdę fajna, dobrze wyważona karta. Tutaj, jeśli chodzi o art, jaki mamy zastosowany, to jest chyba Darkus Phaedrus, tak mi się wydaje, która właściwie wygląda jakby zionęła jakimś, jakby zionęła jakąś błyskawicą, przynajmniej tak to wygląda. Dobra, odstawię na razie tą kartę super mocy tutaj z tyłu, bo nie ma co tutaj się więcej nad nią rozwodzić. I czas przyszedł na Scorporosa Ultra, żeby go uwolnić z tego plastikowego opakowania. Tu już widzę, jest zabezpieczony taką specjalną linką, którą musimy przeciąć, ale generalnie wygląda, że nie powinien być jakimś trudnym Bakuganem do uwolnienia z tego plastiku, więc szybko go uwolnię i przejdziemy dalej. No, poszło nawet szybciej niż się spodziewałam, że będzie. Ten magnes, jak mówiłam, tu jest wypłaszczenie. Magnes w ogonie to coś, co jest bardzo popularne w drugim sezonie, więc Scorporos na pewno szybko się w drugim sezonie mógłby odnaleźć. Tak sobie patrzę, tu są też szczypce, a bo widzicie, one są jak gdyby ruchome. Tu jest jego łepek oczywiście. Tu też widzę 700 B-Power. Bardzo fajne są tutaj takie zdobienia. To są te jego pseudonogi chyba, tak mi się wydaje. Tu też jest zdobienie. W ogóle jest to naprawdę bardzo ciekawie rozwiązany Bakugan. Muszę przyznać, że ktoś, kto go projektował, naprawdę miał pojęcie o tym, co robi i jaką formę ma przekazać, bo naprawdę ten Bakugan pokazuje dokładnie to, co powinien pokazywać. Bardzo fajnie rozwiązane to jest sytuacja z tymi łapami, z tym ogonem, wszystko. Jasne, Scorporos powinien mieć ogon bardziej w drugą stronę, ale biorąc pod uwagę to, że to musi być w formie kulistej, no to jednak no, trzeba było pójść na jakiś kompromis. Tutaj też jakieś zdobienia, po prostu rzeźbienia różne. Mega to wygląda. W ogóle pierwsze moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o Scorporosa, było takie, że jak spojrzałam na niego, to miałam takie trochę déjà vu z Bakuganem z klasycznej serii, a mianowicie Metal Fencerem, tym Bakuganem pułaką, którego po raz pierwszy użył Spectra. On też miał taką dziwaczną formę, że cztery tutaj łapy normalnie. Próbuję go tutaj wyświetlić gdzieś z boku, żeby porównać, bo akurat nie mam po prostu pod ręką. Będziecie mogli zobaczyć, mam nadzieję, to, o co mi chodzi. Jak
tak podobny się zdaje ten Bakugan właśnie do tamtego klasycznego właściwie. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak ten Bakugan został tu wykonany. Tu jeszcze jedna rzecz. Gdzie on ma strzałkę właśnie? Strzałeczka. Tu jest strzałka. Dobrze mi się wydaje. Tak, wygląda, że tutaj jest strzałka. Bardzo kiepskie miejsce. Myślałam, że on będzie miał na ogonie, a tutaj się okazuje, że strzałkę ma właśnie tutaj pod szyją właściwie, no bo tu jest łeb, czyli pod szyją ma praktycznie strzałeczkę. Przy okazji też mając tego Bakugana chciałam inną rzecz pokazać, bo w filmie unboxingowym z Armored Alliance wspominałam, że Bakugany z drugiego sezonu mogą być bez problemu kompatybilne z zestawami bojowymi, tak? Będę używać tej nazwy zestaw bojowy, bo najbardziej mi ona pasuje. W każdym razie są one właśnie kompatybilne z tymi nowymi zestawami bojowymi. To sobie akurat już przygotowałam i zaraz tutaj pokażę, ponieważ przygotowałam sobie tutaj Scorching Swords, czyli zestaw bojowy dla Darkus Miliusa Ultra. Ten tutaj zestaw bojowy jest idealnie wyprofilowany tak, żeby pasować tutaj na magnes tego Bakugana, więc zaraz spróbuję to zrobić. 3, 2 i 1. Oczywiście nie wygląda to tak imponująco jak w przypadku Niliusa czy innych Bakuganów z Armored Alliance, ale generalnie chodzi o jedną rzecz, że te zabawki z pierwszego sezonu są kompatybilne z zestawami bojowymi z drugiego. Tu nawet jak zobaczycie, to praktycznie idealnie do siebie tutaj pasuje. Otwiera się wszystko, więc na upartego mogłoby to na spokojnie pasować. Chociaż akurat wizja Scorporosa z Bakugir Scorching Swords jest trochę śmieszna, ale no pasuje i o to tutaj chodzi. Że pasuje samo Bakugir po prostu do tego. Na razie jednak odstawię to na bok, bo to nie jest przedmiot dzisiejszego odcinka. Więc tak, generalnie Scorporos mi się podoba, jeżeli chodzi o Bakugana. No ale dobra, spróbujmy zamknąć go, bo czas jeszcze potoczyć tego Bakugana na rdzenie. Więc tak, jeżeli chodzi o zamykanie, to najpierw trzeba było na tej instrukcji zamknąć głowę, tak? A następnie tutaj była potrzeba zamknięcia ogona. O, coś na tej zasadzie. Trzeba to trzymać mniej więcej. Dalej są te szczypce. I jest jedno. No, come on. Jest jedno. Tu się trzyma. I jest drugie. Tak, mniej więcej coś na tej zasadzie. I na końcu idą te tutaj części, czyli raz, o, i dwa. I proszę bardzo, trzyma się. To jest też w ogóle zaskakujące, jak patrzę teraz, Scorporos jest idealnie kudzistym Bakuganem Ultra. Do tej pory tylko Hydrus miał właściwie idealną formę kulistą, jeżeli chodzi o Bakugana Ultra. Pozostałe zawsze miały jakieś takie skrzydełka, jakieś uwypuklenia, które sprawiały, że Alto Bronchus Disease było ciągle żywe, a tutaj Scorporos nie ma czegoś takiego. I naprawdę, ten Bakugan jest dużo bardziej kulisty niż pozostałe Ultra Bakugany. Naprawdę to jest duży plus i też zaskoczenie, bo tego się akurat nie spodziewałam, że w Scorporosie będzie. Jedynie no tutaj można się przyczepić, ale to są fragmenty przy tej masakrycznie mocnej sprężynie, więc jestem w stanie ten fakt wybaczyć. Natomiast no tutaj jeszcze oczywiście te rzeźbienia na sylwetce Bakugana, niektóre malowania drobniejsze i generalnie prezentuje się na zewnątrz okej, ten Bakugan. Mnie się nawet całkiem podoba. Już w formie otwartej mi się podobał, kulistej jeszcze lepiej, no bo jest właśnie cały okrągły, nie ma żadnych takich dziwnych skrzydełek i innych pomysłów, które właściwie nie wiadomo po co zostały wprowadzone w nowych Bakuganach, bo to tylko moim zdaniem zawsze psuło. Bakugany mają być po prostu kulkami, a nie mają mieć jakichś wystających elementów. To nie o to tutaj chodzi przecież, prawda? No ale dobra, mamy Scorporosa. Tu jeszcze raz odnajdę strzałeczkę. Musimy go w tą stronę potoczyć. Przygotuję pole z Bakurdzeni i zobaczymy jak toczy się ten Bakugan. Na razie go jednak odstawię, więc zacznijmy. Mamy tutaj jeszcze raz Scorporosa ze strzałeczką. I cóż, spróbujmy, zobaczymy jak on wyskoczy na tym polu. Zobaczymy, czy w ogóle uda się złapać jakiś rdzeń. Tak więc, no cóż, do dzieła. 3, 2, 1. Okej.
okej, okay, nie do końca złapał akurat Bakur Dzeń plus 300 B-Power i 3 punkty damage. Na razie jednak tutaj odstawię z powrotem ten rdzeń, ale generalnie otworzył się poprawnie. To jest w sumie najistotniejsze, że nie ma żadnych problemów większych, mniejszych przy otwieraniu. Dokonuje tego szybko, sprawnie. No i właściwie to by było tyle, co mogłabym powiedzieć o tym Bakuganie. Naprawdę mi się po prostu podoba jego design, to jak został zaprojektowany, jest naprawdę ciekawie wykonany. I cieszę się, że dołączył w sumie ten Bakugan do mojej kolekcji. Szkoda, że on nie ma swojej wersji Diamond, bo niestety nie ma takiej, nie otrzymał w serii Bakugan Battle Planet i raczej w drugim sezonie też jej nie otrzyma, no chyba, że twórcy nas jeszcze zaskoczą, kto wie. No ale dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o Scorporosa. Zabiorę niepotrzebne rdzenie, żeby tutaj nie przeszkadzały. Zostawię tylko dwa rdzenie tego Bakugana i odstawię samego Scorporosa tutaj, żeby stał przed swoją kartą. No i cóż, to by było wszystko, co miałam do powiedzenia o tym Bakuganie. Piszcie, jak Wam się podobał ten materiał. Co sądzicie o Scorporosie Ultra? Zamierzacie go dodać do swojej kolekcji, a może wręcz przeciwnie? A może zamierzacie po prostu dodać do kolekcji jakąś inną jego formę? Na przykład właśnie Aureliusa? Bo przypominam, że Scorporos występuje jeszcze w domenie Aurelius. Ale generalnie Darkus Scorporos nie jest takim złym Bakuganem. Na pewno jego ewolucja jest całkiem, powiedzmy, ciekawa. Pod warunkiem, że będziemy mieć szczęście, no to rzeczywiście otrzymamy fajne statystyki. Tak więc, no, Scorporos do walki może nie, ale do kolekcji czemu nie? Mówię, mi on bardzo przypomina na przykład Metal Fencera. W samym Scorporosie Ultra podobają mi się te detale, to jak jest zrobiony, no i to, że jak na Bakugana Ultra ma praktycznie idealną formę kulistą. Właściwie nie czuć żadnego wystającego elementu, no oprócz tego jednego miejsca przy tej sprężynie obok ogona. No ale dobra, rozgadałam się niepotrzebnie znowu. Tak więc piszcie, co sądzicie o tym Bakuganie. Jeśli podobał Wam się także ten materiał, to zachęcam do pozostawienia łapek w górę, a także zachęcam do subskrypcji kanału, szczególnie osób, które jeszcze tego nie zrobiły, szczególnie do subskrypcji oczywiście z dzwoneczkiem, żeby też nie przegapić żadnych nowych treści. Na dzisiaj jednak to będzie koniec. Ja się żegnam, tak więc do zobaczenia.